Sam, do you read me? Yeah. Everything okay? Where am I? Say again? What happened to me? The second you left the distribution center, the storm blinked out, just like that. Chiral density dropped almost as fast. I got caught in the storm, and I was in a war zone. You've been daydreaming, Sam? Comms were only down for a second. No, it was much longer than that. There was this soldier. He tried taking my BB. If you say so. The little one can vouch for me. Sam? It's been less than a minute since we last spoke. That can't be right. I was there for hours, it felt like. Maybe you should rest a bit. Never mind. Coming to you. It's a shame I can't meet you halfway. Yeah, I know. You kid, right? Be careful, Sam. Mm-hmm. I'm looking forward to seeing you. It's been a while since I've had company. No kochani, witam wszystkich z tej strony Sayuki i zapraszam do kolejnego spotkania w serii Zagrajmy. Sam, proceed to Mama's lab. Mama was part of the Cupid R&D team. However, from the start she had concerns about its long-term viability. Felt Cupids had fundamental flaws, which might explain the strange phenomenon you experienced and the spike in chiral density. You should pay her a visit. See what she has to say. Death Stranding. Rzecz w tym, że to, co się właśnie działo. Będzie teraz pływał w kółko. No tak. No to było niesamowite. I to gramy na poziomie trudnym, tym najtrudniejszym, to jest naprawdę... Naprawdę niesamowita. O, patrzcie, moje rzeczy tu leżą wszystkie. O kurczę. Pozbieramy sobie wszystko w takim razie, co porzuciliśmy. I ja to wrzucę tam, przerobię, jeżeli są jakieś puste. Ciekawe, czy są puste tak w ogóle. To jest dobre pytanie. Teraz się nam zacznie robić ciężko. No nic, słuchajcie, ja tam pobiegnę szybciutko, porobię porządki na naszych plecach, bo zobaczcie, co się stało. No, chociażby to jest dowód na to, że nie byliśmy tam. Że rzeczywiście tam byliśmy, że to, że byliśmy, to nie była mrzonka. Dobra, idę zrobić porządki i widzimy się już prawdopodobnie u mamy. No dobrze, słuchajcie. Poukładaliśmy to i owo. Tak, tak, bielizna dostarczymy innym razem. Poukładaliśmy to i owo. Idziemy do mamy, ona tutaj dosłownie obok siedzi. Tam ma swoje miejsce. Właściwie to... A, w sumie... Można się do niej przejść. Będziemy mogli przyjąć na delikatnie teraz to, co się wydarzyło. No po prostu niesamowite, prawda? Aż... Oj, tutaj nie wyjdę. Aż mi gdzieś wypadło z głowy, o tu jest ta kontynuacja drogi, no rzeczywiście. Wypadł mi z głowy w ogóle pomysł na, przecież miałam sobie, dostaliśmy lajka, ona w tym siedzi. Dobra, to pożyczymy sobie czyjś tutaj motocykl tam dalej stoi. Nawet nie wiem, czy jest sens, ale w sumie, dlaczego nie? Spróbujemy, nawet nie wiem, z której strony do niej dojechać, w sumie wejść. Nie jestem pewna, to co się teraz stało, to wyglądało jak wspomnienia, jednak nas tam przeniosło i on próbował nam zabrać naszego Bibi. No wiadomo, to jest chyba jego dziecko, z tego co te filmiki nam pokazują. Jednak powiem wam, że kurczę, to było naprawdę intensywne i zastanawiam się na jakim... Oj. Jak intensywnie... Czy ja dobrze weszłam? Chyba gdzieś wlazłam w dziwne miejsce. Jak
Jaka jest różnica walki pomiędzy nimi tutaj, co walczyliśmy teraz? O! Znalazłam nośnik pamięci przy okazji po drodze. Akurat. Jaka jest różnica w walce na poziomie tym, co my tu graliśmy teraz? A gdybyśmy grali na normalnym na przykład. Ciekawi mnie to. Dobrze. Poznajmy wreszcie mamę. Glad you made it. She's hungry. What the? Shh. There, she's down. Even though she can't drink it, my body keeps making it. Going through the motions really helps with the soreness, though. What is she? She's my daughter. And I'm her mama. It's okay. She's only connected to me. It's not like the other BTs. You can see it, right? You're hooked up. Now you know why I can't leave. So, about the supercell. Do you think the grown-ups could talk for a minute? Thank you. Look at this. This was the chiral density when the supercell appeared. But almost immediately after, it dropped to normal levels. In other words, the storm vanished in less than a second. That's impossible. Okay, let's pull the data from your cufflinks and take a look then. Well, that's all pretty crazy, but at least you're not. Timestamps in the logs support your story. Best guess I can muster is you were trapped between two different spacetimes. Two different spacetimes? HQ is doing a deeper analysis. All they've got to work with is the frequency spectrum, but with a little effort, they should be able to figure out where you were sent. Another chiral spike. She's been crying more at night. Chiral density increases in regions connected to the chiral network, but the numbers are way,
way higher than I projected. That's bad, right? Yeah. More connections means more Chiarelli. Early on, Bridges did acknowledge this as a potential problem, so I installed special limiters in the Q-pits to keep the chiral levels in check. Looks like the limiter on yours is faulty, though. The supercell and the temporal phenomenon that you experienced may be related to all this. Are you saying if I keep extending the network, we might be in for more temporal phenomena? Maybe. Or worse, it caused another Death Stranding. But you got a solution. Of course I've got a solution. Right over here, in fact. We just need to integrate a limiter into this new Q-pit I threw together. Thought I'd make you one since you said you were coming. Great. Crisis averted. No, crisis not averted. We need to rewrite the software to work with the new hardware. Well, then get to it. Yeah, no can do. I designed the hardware, but the software was written by someone else. Well, where can we find them? Her. The name's Lachna. She was a member of Bridges One. You'll have to head to Mountain Knot City. All right, I gotta take a Cupid there anyway. Oh, good. That's great. Here we go again. I don't know what's gotten into her lately. She's so scared. Look at her. Maybe the other side wants her back. Or maybe she wants to go back. We can't keep on like this. That much I know. You want to tell me what happened? She was due. I was in the hospital waiting for our C-section. Then the terrorists hit us. Pinned under the rubble. Nothing to do but wait. And wait. Felt like forever. But no one came. They said air and water. Went by. The water ran dry, and the cold set in. I gave birth there in the rubble. But instead of bringing life into the world, I brought death. Right. When the time call stopped, my baby started to cry. She cried, cried, cried. Her life
was the price I had to pay to survive. She saved me. Together ever since. But she's a BT. The ties that bind her to this place bind me too. You could say I've never really been discharged. And you're okay with that? I mean, you know she's gone. You want to live your life in the shadow of the dead? Come on. You, of all people, you chose the dead over the living. Why else would you be here? I just remembered. Dead men told me repatriates have special blood. Mind if I take a sample? Yeah, sure. Suck me dry. You already bleed me in my sleep. A bit cold, ain't ya? Just a second. There. All done. I want to run a test. Mama, are you? I'm sorry, Sam. Would you mind leaving us alone for a while? Yeah. I gotta get to work. Sam? Hey, forget what I said about chiral spikes. Reconnecting the world comes first. Maybe we're making things worse. Maybe not. But it's the only plan we've got. Good luck, Sam. Sam, the delivery terminal outside still works. Go ahead and get it connected. I'll give you further instructions from there. No. Sam, your next objective is to bring Mountain Knot City into the network. Now, this route will take you to a way station and on to a distro center north of the city. From there, it gets tricky. You'll have to take a detour to get around the mountains. Still want me using this Cupid on the way? Software's not been rewritten yet. It's fine. If you link up Mountain Knot City after your Cupid is fixed, the update should filter through the network, stabilizing the connection. It's just one more reason to get there ASAP. But for now, make do with the Cupid you've got. Any word from Mama Lee? None. We'll just have to hope she's all right and keep going. It's what she would want. Anyway, check in at Lake Knot City's Southern Distro Center before you hit the road. And good luck out there. By the way, Sam, I've added a zipline schematic to your PCC. Figured it would come in handy. All you need to set one up is at least two anchors. Why bother carrying cargo across a river or up a steep hill when you can just send it through the air? Am I right? If you want a little hands-on experience, you can use the anchors outside my lab. Have yourself some fun. The good news is, Fragile's available and willing to lend you a hand. If you want Fragile to send you, you'll need to head to a private room. South Knot City looks closest from what I can see. It'll be a lot quicker than walking, that's for sure. But you can't take any cargo with you, so there's that. It's up to you. Just remember the options there if you need it. Zasoby urwane przez coś tam. Tutaj rozumiem, też możemy przyjąć zlecenie dla Sama. Rozrzucone rzadkie zasoby mineralne. Myślę, że spokojnie sobie możemy to zrobić. Tak, myślę, że jak najbardziej.
że ja to sobie już chyba... Chociaż nie, zróbmy razem, bo to nas zabiera do wodospadu i chciałabym go z wami wspólnie zobaczyć. Did I tell you we added a zipline option to your PCC? Because we did. Build a few anchors and link them with a line to travel from A to B in record time. Give it a try. Tak myślę, że będziemy jej pewnie próbować 4 sztuki, a to znaczy już mi gdzieś jakąś dali? Nie muszę jej tworzyć? A, dali mi. No dobra, to wrzućmy go sobie na plecy. 2 widzę są potrzebne, no logiczne w sumie. Dobra, niech będzie tak jak jest. I chodźmy sobie, chociaż ta historia z mamą, kurczę, jaka wzruszająca i smutna. Strasznie. Aż się naprawdę przykro robi. Rozumiem, że u niej deszcz to będzie padał cały czas. Przez maluszka, który jest przy niej. Teraz tak, tylko założymy inną czaponię. A, nie mogę? Wybrano, ale rozumiem, że to deszcz nam chyba przeszkadza. I możemy założyć okulary. A, jest, już się zmieniła. Jest, mamy boberka. No nie boberka, tylko tego. Pamiętam już. Dobrze, zróbmy sobie wspólnie tą misję. Ona nas tak ładnie zabiera do wodospadu. W sumie chyba możemy się tam udać na nogach, bo to jest naprawdę niedaleko od miejsc. O, i tu jest właśnie jedna z tych rzeczy. Cała tyrolka i możemy ją sobie sprawdzić. Baterie mamy całkiem spoko. Także jest ok. Podoba mi się, że z tym właśnie... Nasz mały lubi ekstremalne skoki. Podoba mi się, że z tym właśnie egzoszkieletem możemy elegancko skakać i on od razu sam sobie robi double jumpa. Jak jest włączony, to double, i w sensie na przyspieszeniu, double jump nie działa. Jak się normalnie biega, to ogólnie double jump nie działa. Musi mieć albo rozładowaną baterię, albo musimy go z siebie zdjąć. Teraz tak, tu widzę, że mamy pierwszą rzecz. Tyrolka. Pozwalają na szybkie i bezpieczne pokonywanie przestrzeni między dwoma zaczepami. Powiedz mi... Aha, tam jest drugi zaczep. Mogę zrezygnować, spoko. Ej, fajne to jest, podoba mi się. Dobrze, ale zanim sobie będziemy z tego... Chociaż jakbym tu wybrała drugą na dół, to też by słabł równowagę. I przypuszczam, że dobrym pomysłem byłoby jej tutaj zastosowanie. Tylko muszę drugą wybudować na dole wcześniej pewnie. Zastanawiam się, czy przechodzenie nad wodospad będzie bardziej takie, wiecie, częściej spotykane. Tam jest chyba nasza cosplayerka na dole, bo oni rzeczywiście mówili, że mieszkają koło wodospadu, więc oni są tu blisko. Schodzę tak z ukosa, bo tak jest trudniej o zrobienie sobie krzywdy. Tak jest. Tam widzę, że jest już możliwość sprawdzenia. Zwolnij trochę, żebyśmy nie spadli. Tak, stąd raczej nie chcemy schodzić na dół. O kurczę. Widzę, ktoś zostawił linę i zaraz z niej skorzystamy. Pytanie, czy możemy zrobić sobie stąd. Właśnie postawić tutaj tą tyrolkę naszą całą. A no i muszę teraz już między tym odcinkiem a kolejnym już troszkę pobiegać. Nie wiem, czy mogę na kamieniach budować takie rzeczy. Muszę troszkę pobiegać i pozbierać kryształy. To raz. Dwa, że chciałabym... Ej, mogę, zobaczcie. Ale... No tak, bo się połączy z tym u góry. To dobra, to mi się podoba. A, za blisko. Dobra, niech będzie. Zastanawiam się, czy jak postawię tutaj, ale niech będzie. Pytanie, czy jest wystarczająca ilość sprzętu. Jak postawię tutaj, to czy się złapię też, jakbym chciała postawić na dole. O, patrzcie, jak stąd ładnie widać stację pogodową. Czyli nasza farma jest gdzieś z tamtej strony? Czekajcie. No bo tam jest stacja pogodowa. Trzeba całe zejść, muły. Nawet namierzyło muły, o. Dokładnie, i tam jest gdzieś nasza... Tak, dobra. Konstrukcja gotowa.
Rozumiem, że to jest po prostu ulepszenie ciąg dalszy. Ulepsz obiekt, tak, żeby miał większy zasięg. To my do tego jeszcze wrócimy. Widzę, że są potrzebne materiały konkretne. Na razie wykorzystamy tą linę przez kogoś. Ej, mogę? No, dziękuję. Musimy sobie pozbierać rzeczy, które tutaj są rozrzucone. No, a teraz, bo mi się tutaj postać... Właściwie to zejdź, wiesz co, wyjdź do góry z powrotem. Tam jest drabina po lewej stronie czyjaś i myślę, że tu by było o wiele lepiej zejść. Tylko nie puszczaj liny na razie, nie puszczaj. Nie ma potrzeby, wiesz? Nie ma potrzeby. Zastanawiam się tylko, czy ta drabina jest już tutaj? Czy dopiero trzeba do niej troszeczkę podejść? No, ona jest w takim dosyć... Powiem wam... miejscu, no takim średnim. Obawiam się, że jakbym się tu puściła, to spadnę. Tak jest, chociaż ona mnie tutaj aż na sąd... A, dobra, nie ma potrzeby korzystać z drabiny, jest dobrze. Jest dobrze, zdarzyło mi się już niejedną linę komuś przez przypadek zdjąć. Teraz tak, czy jest coś tu blisko? Blisko nie, raczej na dole, ale zobaczcie, jest wodospad. I jakbyśmy mieli stąd tą trajkę prowadzącą na drugą stronę, też by było fajnie. Daj lejka, a daj lejka, pewnie, przygasie ta lina. Łabinę i idziemy dalej w dół. No, powiedzcie teraz, powiedzcie mi, co wy myślicie o tym, co się tutaj dzieje. No, pomysły niesamowite, trzeba przyznać. No, jak się ładnie opuszcza na linię. Elegancko. Dobra, tu jest chyba pierwsza skrzynka. A nie, to są po prostu specjalne stopy. Ale już sobie podniesiemy sobie kryształ, bo jest. A nam go brakuje. Możemy sobie podnieść specjalne stopy, ale... Aha, 120. A to nie jest aż tak źle. Do wody pewnie oczywiście wejść nie możemy, ale zastanawiam się, jak to w przypadku wodospadu. Czy nie kryje się tam coś fajnego? Teraz tak, gdzie jest nasz ten? Tam jest nasz zipline. Pytanie, czy jak postawię drugi, to się ze sobą poło... A, ten... A, jest na dole, tylko w dziwnym miejscu stał. Ta, tyrolka. Wykryto coś, co nam przeszkadza, przeszkodę po drodze. Poczekaj, poszukamy miejsca, w którym może nie będzie przeszkody. Nie? O! Działa. Nie zadziała z tamtym. I dopiero działała. O, jest. Czekaj, to może upewnię się, że tak na pewno zadziała. O! Idealnie. Buduj. I będziemy mieć piękny powrót na górę. Bardzo się cieszę. Spinaj się, mój drogi. Także, o, tutaj nas zostawiali. Czy są tu gorące źródła też, czy nie? Nie. Ej, czy da się tutaj... Jak tam postawili znaki... To chyba oznacza, że będziemy mogli tutaj przejść. Czyli woda nie jest aż tak głęboka. Zdobyto wszystkie już? Zdobyto? Wydawało się, że było więcej. I rzeczy rozsypanych do podniesienia. Patrzcie, rzeczywiście tu można jeszcze do wody wejść. Wystarczy się tylko dobrze siebie trzymać. Rzadkie zasoby... A nie, tam jest jeszcze więcej rzeczy, które mogę zbierać. Pytanie? No tu jest na żółto, co prawda. Wygląda, że tu jest ścieżka. Trochę mnie martwi. Jest w pewnym momencie na czerwono pokazana woda. Spróbuję, wiecie co? Zaryzykuję i spróbuję przejść. Ale nie jestem do końca... No wygląda, że jest ścieżka. Zresztą chyba boję informację, że jak puszczę... Mogę stać w wodzie. Jak nie będę szła, to kondycja wróci. Więc jako tako w wodzie można odpocząć. Nie wiem, czy... Teraz, a który przywraca kondycję? To jest to, co przywraca kondycję? Nie pamiętam, który znak przywraca kondycję. Tak, trzymaj. Nie poddawaj się. W sumie nie wiem, który, ale no, własny znak na pewno nam kondycji nie przywróci. To wiem, że to tak nie działa. Patrzcie, idealnie przejście. Lajki od naszego maluszka. Bardzo fajnie to wymyślili, że jest tutaj taka możliwość właśnie przejścia. O, komuś się tutaj nie podobało.
Dobra, poczekaj, stój w miejscu. O, widzicie? To tak naprawdę fajnie działa. Zakładam, że tu pewnie byłby uskok i byśmy spadli. Jakąś głębszą wodę byśmy... Albo nawet niekoniecznie musi być uskok. Wystarczy, że jest jakieś po prostu wzniesienie i byśmy tam pewnie wpadli. Ale ładnie to wymyślili. Fajnie, że nam zrobili możliwość tutaj przejścia. Lajkujący lajki, tak? Dobra, stój. Nie ruszaj się. Szybko nam kondycja wraca, więc to jest fajna sprawa. Idziemy dalej. Na razie. O! Ktoś tam zaznaczył miejsce. Ale... To deszcz? Deszcz. Z tej strony nam pada deszcz troszeczkę. A, no rzeczywiście, ten z pomponami przywraca kondycję. No to fajnie, cieszę się. Spróbuj się nie po... Aha, no tak, kondycja. Ale nasz Bibi w ogóle nie zareagował na to, że byliśmy tak bardzo pod wodą. Bo on przecież bardzo pod wodę wchodzić nie lubi. Ej, tu wszystko gra? Chyba jest okej. Tak, myślę, że jest dobrze. Myślę, że nic się nie stało. Dobra, właściwie moglibyśmy sobie również z tej strony postawić sprzęcior. Nie bardzo wiem jak daleko, co prawda, by się nam on przydał. No, myślę, że bez problemu powinien dostać. A, w którym miejscu by go postawić? No tu na pewno da radę, tylko czy jest sens, bo tutaj... Tam jest wyjście, tak w ogóle na górę. Tak w ogóle. Na górę. Jakby ktoś się zastanawiał. Dobra, weźmy kryształy, bo kryształy są ważne. 52, elegancko. Tam jest... Tam. Jakbyśmy go postawili w dobrym miejscu wystarczająco, to będziemy mogli również dostać się do tego na górze. Nie, ciebie nie chcę. Chociaż ładowarka też nie jest złym pomysłem. O, widzicie? Łapię jeden i drugi, więc to jest chyba dobre miejsce. Postawię go tutaj, niech się buduje. I pozbierajmy resztę paczek, które potrzebne nam są. Pada deszcz, więc może być troszkę ślisko. Mam nadzieję, że się gdzieś nie przewrócimy konkretnie. Ło. Czasem jak się sam rozpędzi, to nie ma sposobu, żeby go zatrzymać. Pomimo wciśnięcia przycisku, żeby już nie biegł. Zbiorka ukończona. Albo zipline jak to. O, jaskinia. Ale to tylko jaskinia. Nie ma tu żadnego pliku ani nic. Uj, śliska się. No dobra, zejdźmy sobie, weźmiemy sobie ten kryształ i wejdziemy sobie na naszą ziplina. Na naszego ziplina sobie wejdziemy i wrócimy na górę. Sprawdzimy, jak on działa zresztą, bo to będzie taki pierwszy test dla niego. Dobra. Rozumiem, że możemy spokojnie ze sprzętem, tak jak mówiła nasza koleżanka. Korzystaj. Elegancko, jak to wygląda. Teraz... Oj, ale przecież mogliśmy... On tutaj był taki... Aha, chyba mamy za krótki zasięg. Nice. Mały się cieszy, patrzcie. On lubi takie zabawy. Wiem, że on lubi takie zabawy. Dobra, nie mogę od razu... Poza zasięgiem tej u góry? Nie, myślę, że jest ok. Zejdź i wejdź jeszcze raz na tą do góry. Użyj. Ale chcę do tej do góry się dostać. O, elegancko. Zaraz, aha. Czy my mamy cały już towar w ogóle ze sobą? Muszę się tylko... A, nie mogę sprawdzić w ten sposób. Chyba mamy cały. Nic się tam więcej nie podświetlało, że musimy podnieść. Tu widać wodospad, można by sobie tam do góry wyjazd... Właściwie to do cosplayerki byłoby to bardzo praktyczne. Dobra, jedziemy. Mały się tam będzie znowu cieszył. No tutaj zadziałało, dobra. Bardzo fajna sprawa. Deszcz znowu, tak? I tam też sobie możemy spokojnie ruszyć. Podoba mi się, świetny, to jest świetny wynalazek. O, tu kawał drogi. Ktoś ulepszył.
chyba się mieściło tam w odległości, ale my musimy nasze ulepszyć zdecydowanie. Do samego celu zrobili? Wiecie co? To jest wyższa szkoła jazdy. Powiedz mi, ziplinku, masz jeszcze gdzieś dalej kolejny, czy kończy się na mamie? Kończy się tutaj. Nie no, ale świetne, po prostu... No cudnie. A co tam jest? Mogę tam wejść? Na pewno nie omieszkam spróbować. Dobrze. Zanieśmy sobie już towar wspólnie do węzła. I ja... Już wiemy, jak działa nasz zipline. Ja postaram się skoczyć jeszcze tam... Tutaj uzupełnić drogę, bo ja lubię drogi naprawiać, ale to jedną na raz dam rady, dwóch nie dam rady, bo będę mieć za mało kryształów. To jest niestety kwestia tego. Ale skoczę sobie z powrotem na poprzednią mapę i zobaczę, o czym mówił nasz kolega. Jak się okaże, że tam jest coś ciekawego, to wam oczywiście pokażę. A jeżeli to było po prostu taka informacja minimalna, nie bardzo wiem na jaki temat, taka po prostu, tak jak z tym mailem z piwami, który do tej pory nie jestem pewna, jak to ma działać, bo nam się wciąż nie pokazało nic, to po prostu pójdę, zrobię, jeżeli coś z tego wyjdzie. I na tym się skończę. Dobra, oddajmy sobie wspólnie pakunek i możemy wspólnie zejść też na dół. A właściwie dziel się danymi... Aha, bo podnieśliśmy jeden, to spokojnie możemy jeszcze sprawdzić, co my tam mamy. Dobra, podnieśliśmy to. Jeżeli są uszkodzenia, to nie z naszej winy. Musiały być tam wcześniej, bo my o nich nie zahaczyliśmy. Zipliny są idealne. Mówisz, masz. Bo my tylko tak robimy. No, ładna ilość lajków. O, czekaj, możesz teraz używać chemikaliów we wszystkich placówkach zrzeszonych w UCA. Liczba materiałów, które można wykorzystywać w węźle południowym, została zwiększona. Cieszę się. Odwrócona trajka defensywna. O! Sam, with the help of the Cairo Network, we've recovered experimental data, which should provide a boost to our ongoing research and development initiatives. As a matter of fact, we've already made one breakthrough that can be applied to our weapons programs. Hematic rounds, anti-BT ammunition that utilizes the unique properties of your own blood. However, it's important to remember that with each shot fired, you'll be expending a small quantity of your own blood. And depending on the situation, you may be better off switching back to conventional ammo. Further details can be found in the list of equipment available for fabrication. Dobrze. Martwi mnie to, że broni mamy coraz więcej i coraz więcej krwi do niej używamy. Ale cóż. O, dane projektu ciężarówka defensywna. Czyżby miała więcej baterii? Mamy Owena na naszym skanerze. O! Można teraz użyć dodatkowego bota. Wzrosła liczba botów, których można użyć jednocześnie z jednego do dwóch. Cieszę się. Problem polega na tym, że te boty bardzo niszczą towar. Bridge Link na 69. Można mieć idealne, lepsze połączenie z innymi graczami online? Come see us whenever you like, Sam. We're always happy to make time for a hero. Miło mi. Tylko, że tak. Dziękuję. My sobie jeszcze tylko sprawdzimy nośnik pamięci. Oh, this will be right at home in my collection. Dawno się nie widzieliśmy. Tak myślałam, że to będą Prime Armsy. Thank you. A nie ma problemu, bardzo proszę, bardzo proszę. Kolejny odcinek chyba znowu zaczniemy od czytania maili. Zobaczymy zresztą. Pokaż się. Frame Arms Mingwu.
Mingu to inna wersja ciężko opancerzonego mechanoida, Frame Arms o nazwie Genbu. Pierwotnym celem projektu Share, nie wiem jak to się, czy to ma być wypowiedziane po angielsku czy po japońsku, bo to będą wtedy dwa różne słowa, było zapewnienie ludzkości nowej, świetlanej przyszłości, ale ten szlachetny cel niestety nigdy nie został osiągnięty. SI, jednej z elektrowni księżycowych, sfiksowało i rozpoczęło agresywną kampanię przeciwko ludzkości, której jedyną nadzieją było przystosowanie szkieletów mechanicznych o konstrukcji ramowej do walki. W ten sposób technologia, która miała przynieść światu pokój i dobrobyt, w tragiczny sposób stała się bronią wojenną. No to tak wygląda nasz bot. Ich się nie da obracać ani przybliżać, także to jest cały obraz, który możemy zobaczyć. Dobrze nam idzie, jeżeli chodzi o zbieranie tej rzeczy. Jak się dobrze pochodzi w różnych zakamarkach, to można ich troszkę zebrać. Porady sprawdzę sobie sama. Maile, no wpadło nam tych maili jeszcze trochę. No i te zlecenia, kurczę, żeby te zlecenia się dało zrobić. Mam nadzieję, że to jeszcze damy radę. Desperacka prośba o drugą pizzę. A ona nigdy nie była zrobiona na żółto. O, patrzcie, to może w takim razie... Tutaj to prośba o pizzę też nigdy żółta nie była. W sumie może powinnam sobie to sprawdzić na nagraniach i się zdecydować. Dobra, a teraz słuchajcie, myślę, że na tym sobie skończymy. Ja tu zejdę, udam się do naszych pierwszych lokacji i zobaczę, co tam się działo z tym błyskiem. A tymczasem dziękuję Wam za wspólną grę. Mam nadzieję, że ten dramatyczny odcinek podobał się Wam równie bardzo jak mi. Powiem Wam, świetne. Ostatnie dwa, czy nawet trzy odcinki z to mi się naprawdę bardzo podobały. A teraz dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy. Cześć!